Witam Państwa wszystkich przybyłych dzisiaj do naszej czytelni na takie spotkanie tematycznie związane z literaturą regionalną. Nasza biblioteka przystąpiła do programu rozwoju bibliotek do drugiej rundy i pozwoliło nam to na udział w takim konkursie Aktywna Biblioteka. Ja w ciągu studiów zaczęłam korespondować z panią Osowski, ponieważ postanowiłam napisać pracę magisterską poświęconą jej, a poświęcona właściwie relacjom Polaków i Niemców w jej prozie. I wówczas mój promotor wpadł też na pomysł spotkania się z panią Osowską i przeprowadzenia z nią wywiadu. Udało się to zrobić. Pani Osowski zaprosiła mnie do Berlina. Podróże. W życiu każdego człowieka jest ich tak wiele. Bliskie czy dalsze, dłuższe czy krótsze. Zawsze je odbywamy. Każda z nich ma swój cel, czasami określony, czasami jest zupełnie bezcelowa. W swojej wędrówce w przeszłość jestem właśnie w 1924 roku. Stoję przed pięknie otynkowanym budynkiem stacyjnym. Przed nim roztacza się kolisty plac, na którym znajdują się zaprzężone w konie powozy, a dzwon oznajmia przyjazd i odjazd dymiących pociągów. To właśnie tu na swoją przyszłą żonę czekał bohater Wilczych Jagód Leopold. Na peronie ostatniej stacji, przed polską granicą, stał samotnie, jakby nieco zagubiony Leopold, z bukietem chryzantem, wielkich jak główka dziecka. Nikt nie wsiadł do pociągu jadącego dalej na wschód. Była to zatem stacja końcowa. Przyznam, że kiedy półtora miesiąca temu pani zaproponowała projekt Leonii Osowskiej w oczach mieszkańców, który miały zrealizować dzieci ze szkoły podstawowej, przyznam, że odrobinę byłam zaskoczona i z pewną taką obawą do tego podeszłam. Bałam się, czy dzieci temu sprostają. Powieści przyznam, że nie czytały, zresztą tam treści są jednak zbyt trudne, niektóre dla nich. Natomiast zapoznałam je z niektórymi scenami związanymi z tym, o czym już mówiły tutaj panie i pan, z tymi scenami związanymi właśnie z gimnazjum, ze sceną zniszczenia synagogi, z fragmentami, które dotyczyły opisów schowy, stacji kolejowej, czyli pewne fragmenty dzieci poznały. Oprócz tego oczywiście biografię Leonii Osowskiej, zdjęcia, żeby ta postać też była bliższa, żeby stała się im bliższa. Również uczniowie korzystali z opracowań pana Eugeniusza Dzięcielewskiego, miały dostęp do stron internetowych. I może każdy, kto z Państwa przeczytał Wilcze Jagody, inaczej sobie wyobraża pewne miejsca. Ja na przykład myślałam, że zupełnie gdzie indziej był pokój tej głównej bohaterki Anny, prawda, czy gabinet Leopolda. Pierwszy taki film, od tego w ogóle zaczęła się nasza praca, ten pomysł, żeby zrobić jakiś materiał związany z Leonią Osowskiej. To był film opowiadający o kościołach, o wschodzie, o trzech takich ruchach religijnych, o katolikach, protestantach i o Żydach. To był rok 2008. W tym czasie też przygotowaliśmy taką pracę, taki folder, gdzie uczniowie napisali różnego rodzaju artykuły. Między innymi jedna z uczennic napisała tekst dotyczący właśnie Leonii Osowskiej. I wtedy już sobie pomyślałem, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić przy jakiejś najbliższej okazji kolejny film dokumentalny dotyczący właśnie twórczości Leonii Osowskiej i jej postaci. Na tej wystawie fotograficznej ukazane są, podobnie jak w tamtych projektach, które są na filmach, ukazane są niewątpliwie najważniejsze jakby takie wydarzenia z powieści związane z osobą Sienią i ze Wschową. I tak samo są zrobione zdjęcia archiwalne i zdjęcia, jak te miejsca wyglądają, że tak powiem, przed kilkoma dosłownie dniami.